Cześć, witam bardzo serdecznie, moi drodzy, jestem Waluś, a dzisiaj nagrywam to na szybko, dlatego też może się zdarzyć tak, że będzie kilka tam pomyłek i tak dalej, i tak dalej. W ogóle zaczynam tym razem na GM3, także witam. także witam i lecimy. Słuchajcie, tylko tak na szybciutko powiem wam co i jak, w sensie jak tutaj wygląda sklep. Ponieważ dodaliśmy sklep, tak jest, dodaliśmy sklep. Także tak to właśnie wygląda. To czy nie dodaliśmy całego, ponieważ nie macie na przykład stacji pracowniczych, ród, muzyki i tak dalej. Ale pokażę wam mniej więcej jak on wygląda i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie w ten sposób wasz profil, wasz hajs i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu ładnie to wygląda. Tu mamy właśnie takie różne rzeczy. Wy macie dostęp do bloków, farm, mobów, barwników, jedzenia i chyba tyle w tym momencie. Także to w ten sposób to będzie wyglądać. No i słuchajcie, pokażę wam mniej więcej jak tutaj zarabiać, jak tutaj sprzedawać, kupować i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy pięknie przetłumaczone następna poprzednia strona. No i naciskamy przed następną, powiedzmy, że chcemy kupić kwarc, bo w sumie mi się przyda kwarc, więc znajdźmy sobie kwarc. Kwarc jest chyba drogi, także nie wiem, czy chcę go kupować, ale możemy kupić, bo tak jak mówię, mi się po prostu przyda. Tu jest kwarc, proszę bardzo. Lewym przyciskiem na to, żeby kupić, prawym, żeby sprzedać. Także naciskamy sobie lewym. I tutaj mamy plus, po prostu sobie tutaj piękne, takie eleganckie. I na przykład naciskamy, aktualnie tutaj mamy, że jak sobie najedziemy na ten bloczek tutaj na środeczku, czyli ten, który chcemy kupić, to tak widzimy, mamy x1, czyli po prostu jedną ilość. Jeżeli na przykład chcemy kupić go sobie, powiedzmy, nie wiem, 27 sztuk, no to po prostu dodajmy tak, żeby było 27 sztuk. No i powiedzmy, że mamy 33 i to jest za dużo. I tyle jak nie chcemy. No to sobie po prostu klikamy. Dopóki nie będzie 27 i tutaj nam się pięknie podsumuje, ile kosztuje właśnie ten kwarc. 27 za 10 tysięcy, no nie wiem, czy ja chcę kupować, także ten znak zapytania na końcu faktycznie może coś tutaj dodatkowo oznaczać, ale można też kupować w stakach. I na przykład tutaj już 27 staków kosztuje 600 tysięcy, a powiedzmy ile kosztuje 64 staków, czyli w sumie to nawet się nie mieści tutaj nam w ekwipunku, także to jest, uważajcie na to. Uważajcie, kosztuje to 1 500 000 prawie, także no grubo, no grubo, no ale powiedzmy, że kupimy sobie coś takiego tańszego może, tak żeby pokazać na odcinku. Na przykład cobblestone jest tani, na przykład dirt jest tani, także kupmy sobie dirt. I mamy jeden dirt za 4, powiedzmy, że chcemy sobie kupić na przykład 4 sztuki, no i kupmy sobie to za 16. No i okej, tutaj widzicie, kupiłeś 4 dirt za właśnie tutaj 16. Tą czwórkę będzie trzeba naprawić, bo on tak naprawdę średnio widać na tym czacie, ale... jeżeli chcemy sprzedać, no to wpisujemy sobie shop, pracz na przykład, wpisujemy, to czy naciskamy sobie to, szukamy naszego dirta, naciskamy prawym przyciskiem myszki i tutaj mamy ile sztuk chcemy sprzedać, na przykład jak dwie, no to tutaj, czy chcemy to sprzedać za 2 dolary i tak dalej, czyli powiedzmy, że tyle, czy chcemy sprzedać za 6, czy chcemy sprzedać za 8 i tak dalej, no ale powiedzmy, że mamy, tutaj można max stack. Więc powiedzmy, że mamy ponad stack, może mamy jakiś tutaj stack, o, super, mamy stack 4 teraz dirta. No jak zrobić, żeby sprzedać po prostu całe, no bo czasem jest tak, że cały ekwipunek ma się na przykład w koblu albo w czymś. No i jak zrobić po prostu, żeby wszystko sprzedać, o, na przykład, oho, akurat chyba mam co sprzedać cały ekwipunek. Także akurat sobie możemy tutaj ściąć, także dosyć spoko opcja. Gdzie ja mam swój miecz, miecz, tu jest miecz, super. Tu też mieliśmy gdzieś bambusy, ale sobie dzisiaj sprzedałem, także unlucky. No ale okej, zetnijmy, może będziemy mieć akurat całe Q. Jeżeli trochę mniej, no to trochę mniej sobie sprzedamy, ale chodzi ogólnie o główny ten, żeby pokazać wam jak sprzedawać po prostu całość, żebyście nie musieli cały czas wchodzić i wychodzić ze sklepu i tak dalej, no bo po prostu, no nie widzę sensu, żeby tak chodzić. W ogóle będę na bieżąco tutaj brał i spolszczał jeszcze tutaj ten plugin. Będę się próbować tutaj wam zrobić, żebyście mieli każdy segment tego sklepu zrobiony, żebyście tutaj mieli wszystko ładnie porobione, żebyście mogli już całkowicie ze sklepu korzystać. Także zetnijmy sobie w ten sposób. Okej. Mamy, no jednak nie będzie całego EQ, no nie szanujmy się, no... Raczej aż tak dużo nie powinniśmy tego mieć, ale tak czy siak, no patrzcie, no taka faremka, nie wiem ile to w sumie posadziłem ze stack, może z 2 tego bambusa i tak jak widzicie, no całkiem dużo tego jest. Także dosyć spoko. Okej, zbierzmy sobie tak, no bo jak już zbieramy, to zbierzmy wszystko, dobra. Powiedzmy, że mamy tyle, no i chcemy sobie wszystko sprzedać, no to wchodzimy tutaj w shop, wchodzimy sobie w farmy, no bo w farmach jest bambus oczywiście. Prawy przycisk myszki, 10 groszy za jedną sztukę, no to nie jest dużo, no ale okej. Zamiast dawać tutaj stack i sprzedaj stack, no to można dać sprzedaj wszystko. I to jest bardzo fajna opcja, naciskamy sobie, no i tutaj widzicie, sprzedaliśmy wszystko za 86
40, sprzedaliśmy razem 864 sztuki. Nie no, to trzeba zmienić. To trzeba zmienić fest. No i dobra. Także tak to wygląda. Myślę, że to jest taki dosyć spoko, spoko pluginek. Mam nadzieję, że sobie ładnie tutaj pozarabiacie. Jeżeli chodzi o Baltop, to całkiem sporo tutaj już jest ludzi właśnie tutaj w topce. Ładnie tutaj Wiruś, tutaj ładnie UHC i jestem Przemek, ładnie pozarabiali, więc gratulacje dla chłopaków. Ja też ceny niektóre będę zmieniać, niektóre balansować jeszcze bardziej, bo niektóre są faktycznie za OP, ale trochę tutaj już poogarniałem i myślę, że jest całkiem dobrze i że to po prostu zmierza w dobrym kierunku. Ale ogólnie sobie pójdźmy tutaj na spawn. No patrzcie, nawet widz Tobiasza jest na czacie. No i okej, możemy sobie tutaj pójść. Tu mamy kupca, to kupca nie, bestie nie, hodowca nie, narzędzia nie. Chociaż narzędzia, bacon, ile kosztuje bacon? 32 tysiące? Co? Za bacon 32 kafle? Za litrę 50? W sumie można by było kupić. No i dobra, w sumie bym sobie kupił właśnie tutaj całą tą zbrójkę. 5 tysięcy. No czyli wypłać 5 tysięcy, 2, 3, 4. Nie wiem, czy słyszeliście, to miałem niestety w słuchawkach dosyć głośno. No i dobra, kupmy sobie butki. Kupmy sobie spodenki, kupmy sobie tutaj klatę i kupmy sobie tutaj piękny nasz hełm. No i dobra, pójdźmy sobie PS Home, bo chciałem zawsze to zrobić, po prostu chciałem już mieć tą zbroję gotową. Oczywiście nie mamy wystarczająco dużo netherite'a, ale tutaj się wszystko ogarnie. W sumie możemy sobie to już założyć mniej więcej. O fuck, ubrałem spodnie. Dobra, spodnie można ubrać, to też. Butki zostały, to sobie zostawiliśmy. Gdzieś tu miałem jeszcze książkę, prędkość dusz, super, kowadło, ciach. To możemy sobie tutaj odłożyć. I super, bo potrzebujemy właśnie zrobić w ten sposób. Pięknie, netherite'owe buty. Teraz zrobić tak. Tak, no i będziemy mieć prędkość dusz. Także myślę, że dosyć spoko. No i okej. I teraz po piasku to już będziemy mogli biegać. Także myślę, że taki krótki, ale spoko odcinek właśnie tutaj o sklepie. Tak jak mówię, wy macie dostęp aktualnie do kilku dopiero tych segmentów. Tutaj wszystko będzie dla was udostępniane, tylko muszę ceny zrobić, ponieważ no, niektóre ceny są po prostu śmieszne. A na przykład sobie możemy wejść w rudy, bo to się pewnie ciekawicie. Na przykład blok netherite'u 1 kosztuje 26 tysięcy i to jest dosyć sporo. I powiedzmy, że chcemy kupować w stakach i kupmy sobie full, to kosztuje 109 milionów. Także tak jak widzicie, no trzeba troszeczkę zbalansować kilka rzeczy. Także ja sobie to zbalansuję w wolnej chwili i widzimy się oczywiście na serwerze dla widzów. Trzymajcie się. Yo! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.